mam ochotę pogadać, to pogadam. Tu będzie intro. Pa! Dobra, siema, z tej strony reżyser kieszonkowy, albo Lekosia, jak wolicie. Dzisiaj przychodzę do was z... Czekajcie, muszę policzyć. Dzisiaj przychodzę do was z 7 sposobami na plan filmowy, czyli jak go dobrze zorganizować, co zrobić, żeby wypalił oraz co zrobić, żeby ludzie ci z niego nie zwiali. Zapraszam. Wiecie o tym, że plan filmowy to nie jest łatwa sprawa. Czasem się zdarza, że musisz wstać o 3:30. Jak moja siostra wczoraj. Do 6:00 masz nagrania, po czym okazuje się, że od 19:00 do 1:00 tego samego dnia będziesz siedziała na kolejnych. I weź tu śpi. Żeby to wszystko wypaliło i żeby rodzice aktorów, bo prawdopodobnie pracujecie z osobami nieletnimi, tak jak ja, żeby rodzice aktorów się nie załamali psychicznie, że ich dzieci będą siedziały w nocy i to jeszcze na przykład na bagnach czy w lesie. Co zrobić, żeby właśnie rodziców przekonać na przykład? Co zrobić, żeby ludzie ci przyszli na plan filmowy i tak dalej, i tak dalej. Sposób pierwszy. Uprzeć wszystkich nie tydzień wcześniej, tylko miesiąc wcześniej. W momencie, kiedy uprzedzisz ich miesiąc wcześniej, będzie większe prawdopodobieństwo na to, że w dany weekend jeszcze nie mają nic zaplanowane. Oczywiście jak ich uprzedzisz i wszyscy się zgodzą, musisz im dokładnie wytknąć: ej, w tą sobotę, czy niedzielę, czy w jakikolwiek inny dzień tygodnia już niczego sobie nie załatwiaj. Masz plan i masz na niego przyjść. Kropka. Punkt drugi. Nie udawaj producenta Hollywood. Nie dostałeś 24 tysięcy dolców na nakręcenie twojego filmu. Nie płać za wszystko ty. Na przykład jak zamawiacie pizzę, po prostu się na nią zrzućcie, przecież nic z tym złego. Na razie jesteście grupką przyjaciół, która kręci film, co nie? Punkt trzeci. Zaplanuj wszystko. Od ubioru aktora, po to, co będzie na kanapkach i gdzie będą one stały, na którym stole, w jakim miejscu, blablabla. Tutaj mam książkę do filmieru, filmier, co prawda już się starło troszkę, ale mogę wam pokazać, jak to wygląda. Mianowicie, o słuchajcie, tu mamy projekty koszulek. Tu mamy ten scenorys na 9 maja 2017, więc zeszły rok. Tutaj mamy rozpisane sceny na 13 maja 2017. Najgorsze jest ogarnąć ubiór aktorów. Jeżeli nagrywacie pierwsze sceny i to są pierwsze ujęcia, okej, dobra. Aktorzy będą ubrani w to, w co mieli być ubrani. Czyli po prostu na przykład jak napiszecie, no ubierzcie się w coś, w czym chodzicie po szkole. Bo na przykład kręcicie szkołę, to przyjdą ubrani na przykład tak jak ja, w sukienkę, w paski i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli natomiast kręcicie którąś z kolei scenę i będziecie to później sklejać, dziwnie by było, jakby na jednym ujęciu kręconym z tygodniowym odstępem czasu, no, jedna dziewczyna miała czerwoną bluzkę, po czym wychodzi z zarobu i ma niebieską. Wiecie, musicie fotografować aktorów danego dnia ujęcia. Możecie nawet robić to polaroidem. Polaroid jest to dosyć droga zabawka, ale jednak bardzo, bardzo dobrze się sprawdza, jeżeli chodzi o robienie kartotek aktorów, zapisywanie na jakich scenach byli i co, w czym grali. Punkt czwarty. Nie bierz wszystkiego na siebie. Pewne z producentek miałyby do nas przyjechać wczoraj o 21:00, jednak nie przyjechały, ponieważ właśnie producentka wzięła na siebie za dużo. Oczywiście plan się odbył, spokojnie. Nie bójcie się prosić, naprawdę, ufajcie ludziom. Słuchaj, nie mogę pojechać po ten sztuczny śnieg na wolę. Luz, ja pojadę. Wiecie, jeżeli nie będziecie się komunikować wśród swojej grupy, nie będziecie w stanie osiągnąć niczego. Kiedy już nauczysz się prosić, okaże się, że wszystko jest dużo, dużo prostsze, a ty nie będziesz musiał brać odpowiedzialności za wszystkiego, co robisz. Punkt piąty. Naucz się techniki na słodkie oczy. Ta technika się bardzo przydaje w momencie, kiedy zapomnieliście ogarnąć na przykład wstępu na prywatny teren, na którym chcecie nagrywać. Przyjechaliście, wszystko guci, chcecie nagrywać w jakiejś altanie i nagle... Przepraszam, ja o niczym nie wiem, sorry. Słuchajcie, takie sytuacje się zdarzają nawet mi, ja tak miałam, chciałam nagrywać na drodze, chciałam sobie ją zamknąć, jednak wcześniej tego nie ustaliłam ze strażą miejską, więc stwierdziłam, że to jednak będzie słaby pomysł mieć zatargi, więc przełożyłam nagrania na kolejny dzień i nagrywaliśmy na wewnętrznej uliczce, zamkniętej, wszystko bezpiecznie, guci. Co prawda wjechało nam auto. Nie, to jest zły pomysł, ktokolwiek to jest. Co to jest? Focus on me. Czy to auto zaczęło się cofać, bo ja powiedziałam nie? Nope. Szybko biegiem! No, ale trudno. Był fragment, jak to wyglądało. Słuchajcie, luz.
W momencie, kiedy nauczycie się prosić, jak już mówiłam we wcześniejszym punkcie, to wszystko będzie prostsze. Tłumaczcie się, miejcie alibi, tak? Punkt szósty. Nie zapraszaj na plan 100 osób, w tym 90 niepotrzebnych. Naprawdę, na planie nie trzeba nikogo więcej niż operatora, którym najczęściej możesz być również i ty, reżyser. Kogoś, kto zajmie się blendami i oświetleniem. Jeden typek od blend może biegać również z żarówkami, wiecie, da się to pogodzić, naprawdę. Typka od mikrofonu naprawdę nie potrzebujecie, ponieważ mikrofon, chociaż to jest słabe wyjście, można nasunąć na górę aparatu i to wygląda mniej więcej tak. I tylu aktorów, ile scen będziecie kręcić. Oczywiście tyle, ile scen będziecie kręcić, zaplanuj się wcześniej, halo, nie róbcie tego na żywioł, nie! Kręcenie jednej sceny może wam zająć nawet 12 godzin, o czym może wam poświadczyć moja siostra, opowiedzieć o tym, więc po prostu... Naprawdę, czasem więcej zaplanować sobie więcej... Czasem lepiej zaplanować sobie więcej, a zrobić mniej, niż zaplanować sobie mniej, a potem obalać się, a potem się okazuje, że nie ma się czasu na to, owo, tamto, po prostu, no nie, deadline goni, dostajesz po dupie. Punkt siódmy. Zanim otworzysz jakikolwiek plan, to sprawdź jakość i sprawność sprzętu. Wyobraź sobie taki scenariusz. Jest piękne słońce. Scena, którą chciałeś nakręcić, właśnie nadaje się na taką pogodę. Wszyscy aktorzy mają dobry humor. Ty masz dobry humor. Aktorzy jedzą kanapki. Plan jest czysty, sprzątnięty, gotowy. Scenograf po prostu promienieje. I nagle pada bateria w kamerze. Pa, 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 pa. Słuchajcie, to czy sprzęt pracuje, trzeba sprawdzić tydzień wcześniej nawet. Dokładnie czemu tydzień? Tydzień wcześniej sprawdzacie jakość aparatu, to czy się nie zepsuł, czy nie jest padnięty, to czy akumulator działa, to czy matryca jest czysta, bla bla bla, nie wiem, jakieś takie, wiecie, pierdoły. Czy on w ogóle się włącza? Czy staje na statywie, czy statyw się nie zapada, czy mikrofony działają, czy kable są wszystkie, takie rzeczy. A dzień wcześniej sprawdzacie, czy bateria jest naładowana, czy paluszki pasują, czy baterie pasują, tak jak macie takie paluszki, jak kupicie AA do baterii A, no to przyjechał. No i tak dalej, wiecie, trzeba umieć rozróżnić, co kiedy trzeba sprawdzić, wtedy będzie wszystko, wszystko, wszystko łatwiej. Dobra, tyle z mojej strony, będę już 20 minut, trzeba to będzie pociąć, bo nie będzie wam się chciało tego oglądać. Dziękuję wszystkim widzom, mam nadzieję, że wasze plany filmowe będą się udawać. A ja się tymczasem z wami żegnam, no i siema.